Jak wyprosić nieproszonych gości z naszego ogrodu? W naszych ogrodach mieszka sporo zwierząt z rośliny nornikowatych i myszowatych. Ponadto najbardziej znanym szkodnikiem jest oczywiście kret, który potrafi wyrządzić nam wiele szkody. Jak sobie radzić z tym małymi i nieproszonymi gośćmi? Proszeni goście w ogrodzie to przede wszystkim różnego rodzaju zwierzęta, poczynając od tych najmniejszych, czyli od mszyc, różnego rodzaju roztoczy i innych owadów małych, które podgryzają i zjadają liście, poprzez większe zwierzęta, które są widoczne gołym okiem, takie jak krety, nornice, nawet zające. Najskuteczniejszą metodą walki z mszycami są środki chemiczne. Mamy w tej chwili bardzo dużo, całą masę różnych środków do opryskiwania. Ważne jest, żeby przestrzegać tego, co napisane jest na etykiecie, na instrukcji użytkowania. Jeżeli chodzi o krety lub nornice, najlepszym sposobem na te zwierzęta jest rozłożenie siatki pod trawę, ale tu mówimy o ogrodach, które dopiero powstają. Siatka ochroni trawnik w 100%. Jeżeli już mamy trawnik, mamy krety, no to walka z nimi może być długotrwała. Dobre efekty przynosi karbid, a najlepsze różnego rodzaju pułapki tubowe, które wstawia się w tunele. Trzeba te pułapki co jakiś czas wyciągać, sprawdzać, czy tam wszedł ten kret, czy nie, żeby on po prostu nie zdechł, bo tak naprawdę krety są pod ochroną, co prawda na terenie naszych ogrodów nie, ale warto wypuścić je gdzieś z dala od naszego ogrodu. Są to tak naprawdę sympatyczne zwierzęta. Nie ma metody na pozbycie się korytarzy tak naprawdę. Możemy tam spróbować razem z wodą wpłukiwać jakąś ziemię, żeby wypełnić te korytarze, ale mizerne skutki to przynosi tak naprawdę i najczęściej zdarza się, że ta ziemia się gdzieś tam kiedyś zapadnie, ten korytarz się zapadnie i w trawniku porobią się bruzdy kolejne. Jest to jakby nieuniknione. Z korytarzem, który jest gdzieś głęboko pod trawą i w ogóle go na pierwszy rzut oka nie widać, tak naprawdę nie możemy zrobić nic. Możemy jedynie rozgrabić kopiec, który on stworzył, wychodząc tutaj do powierzchni. Prawda? Ten kopiec możemy częściowo rozgrabić, częściowo wdeptać go, ubić, ale jednak nadmiar ziemi trzeba wywieźć, bo ta ziemia jest wydobyta gdzieś z bardzo daleka. I rozgrabienie w jakimś jednym miejscu tej ziemi powoduje, że na trawniku powstają nam górki w tych miejscach, więc część tej ziemi na pewno trzeba wywieźć. Istnieją rośliny, których nie lubią, nornice i krety. Klasycznym przykładem jest czosnek. Żeby nie dopuścić takiego kreta lub nornicę do ogrodu, to trzeba tym czosnkiem obsadzić tak naprawdę cały ogród w koło. Bo wystarczy, że z jednej strony nie obsadzimy tym czosnkiem, no on będzie miał już tutaj furtkę do tego, żeby sobie przejść. Jeżeli nasza ciężka praca w wypraszaniu gryzoni się nie sprawdzi, jest na to jeszcze inna metoda. Trzeba je po prostu polubić.